Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać test pH i aktywnego chloru. Takim testerem właśnie tabletkowym. Tutaj mamy instrukcję, nie wiem czy ją będzie dobrze widać, ale to Wam pokażę za chwilę. W zestawie tutaj mamy fenol red do badania zawartości pH, po lewo i po prawo mamy DPD number 1 do badania zawartości chloru. Przed rozpoczęciem badania musimy umyć sobie zatyczki, zaślepki i samą fiolkę w badanej wodzie oczywiście. Następnie musimy napełnić fiolkę do pełna badaną wodą. Po lewo wrzucamy tabletkę fenol red, uważając, żeby nie dotknąć jej palcami. A po prawej DPD number 1 i też nie dotykamy palcami. Zatykamy zatyczki, nie pomylić, czerwona po lewej, żółta po prawej. No i teraz mieszamy aż do rozpuszczenia tabletek. Gdy mamy pewność, że tabletki się rozpuściły, przechodzimy do porównań. Tutaj pH już widzimy ewidentnie za wysokie, najlepiej patrzeć to sobie pod światło. Ja już mam powyżej 8,2, trzeba je bardzo obniżyć. To Wam pokażę w kolejnym filmie, jak obniżamy pH, no a zawartość chloru w normie. A jeśli chcecie zarobić sobie na chemię basenową, wejdźcie na mubi.pl, jest to kalkulator OC i AC, kupując ubezpieczenie z linku, który zamieściłem w opisie, dostaniecie zwrot 150 zł na konto, a jeśli polecicie link dalej, otrzymacie kolejne 50 zł.